Czy proszę Państwa, ratusz, wola, no i ten tramwaj, już do poczty dochodzimy, ale wiecie Państwo, my mamy tutaj te sądy na Świerczewskiego. Stary tramwaj, stara wiara, stary papież. Proszę Państwa, niech Państwo popatrzą się, jakie tu domy są stare. Państwo zobaczą, jaki tu syf jest w kraju. Jaki tu jest syf, gołębie obsrały. I jeszcze to mało tego, w jakim my jesteśmy miejscu. Przecież tu jest niby Wiktoria. Co to za Wiktoria, jak jest dom obsrany? Proszę Państwa, mało tego. My jesteśmy w takim miejscu, gdzie tu sprzedaje się militaria. O, masz, o, wiatrówki i akcesoria militaria, proszę Państwa. Gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Podjeżdża czerwony i już chce się zaparkować dziadyga, dziado gado bladyga. Proszę Państwa, trzeba uważać w Warszawie, gdzie się jest, bo sekunda i Ciebie najedzie, a Ciebie rozjedzie. Taka strefa mocy, no, w oczach obcinaczy, że gapią się na Ciebie, że są bardzo dociepni, są bardzo wścibscy. No, Rumunka to zawsze mówi, że, bo Rumunka to gdzieś tam z Wałbrzycha. Ale już od dawna mieszka w Warszawie. I ona ma tę śpiewkę taką i widzi, co się dzieje w Warszawie. Strasznie dużo jest podglądaczy. Strasznie dużo jest obcinaczy. W sensie, że ja to nawet nigdy nie używałam tego słowa, ani nawet, że nie wiedziałam, co to znaczy obcinacze. Obcinacze to są, proszę, o masz, get back, co to jest? Getting back jakby, ale to nie jest to. Proszę Państwa, że obserwuje, że z uporem maniaka gapi się, proszę Państwa. Ma od razu była dobra herbata, ale za zęby wchodziła. Proszę Państwa, obcinają, szpiegują stare baby, stare dziady, chociaż mogliby nie, mogliby, jaki ambitny tam Państwo zobaczą, kiedy ambitny. Że się ludziom tu jeszcze w Polsce żyć chce, bo tak jak mówię, w Ameryce ludzie, miliarderzy, mają dosyć tego życia i oni odbierają sobie życie, bo już wszystko widzieli, wszystko mieli i po co im to? Wszystko mieli, wszystko widzieli i po co im to? Radio kończy.